Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Teraz, proszę Państwa, z ręką na sercu mogę powiedzieć, nie żałuję. Nie żałuję, że poszedłem tą leśną drogą i wspiąłem się na Piotrusia w ten sposób. Tu macie nawet potwierdzenie. To jest ten żółty właśnie szlak, ta żółta ścieżka, która doprowadziłaby mnie z Zawadki Rymanowskiej. Ale to tylko kawałeczek było przedzierania przez Ostrężnicę i po takich oto kamykach. Także już możecie się domyślać, skąd nazwa Piotruś. Od Petrosa. Petro, czyli skała. Trochę na wzór naszych kamienników z Beskidu Makowskiego, czy też Wyspowego. No ale to są tylko kamyczki, dlatego to jest Piotruś, a nie Piotr. Proszę Państwa, kaput Waldu zdobyty. 684 metry nad poziomem morza. Ze szczytu nic oczywiście nie widać, ale satysfakcja zdobycia kolejnego szczytu dzisiaj jest przeogromna. Na różnego rodzaju informatorach, tak samo jak wiedziałem o tym, że szlak jest może i zarośnięty przy Zawadce Rymanowskiej, także pomiędzy Kaput Waldu a samym Piotrusiem znajduje się odejście szlaku do kapliczki pod wezwaniem świętego Jana z Dukli. O, jakieś 5 minut w dół, czyli za 8 minut z powrotem tam na górę, ale to podejście wcale nie będzie jakieś mega mocne. I proszę Państwa, wróciliśmy już spod kapliczki na taki, popatrzcie, jaki no dość ostry fragment dojścia aż do samego szczytu Piotrusia. No taki trochę pachnący cergową, prawda? Tam na cergowej też mieliśmy taki fragment, że szliśmy taką szyjką, takim garbem, gdzie po prawej była zejście w dół, a po lewej stronie była przepaść. I dokładnie tak samo jest z wejściem na szczyt Piotrusia. Tak, żeby nie było, proszę Państwa, ja też tu jestem. To nie jakaś inna osoba za obiektywem do Was mówi. O, i tam mamy właśnie tą przepaść. A my tak z metra na metr coraz wyżej kroczymy w stronę szczytu. Jest, proszę Państwa. Udało się. Jesteśmy na szczycie Piotrusia. 728 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt dzisiaj do zdobycia. 10. nasz szczyt dzisiaj zdobyty. Cieszy jak pierwszy. I jednocześnie jest to szczyt, który ma zaledwie 14 metrów więcej niż parking Zawoi Markowa, z którego startuje się na szczyt Babiej Góry. Ale jak to mówi selekcjoner Michał Probierz, punkt odniesienia zależy od punktu siedzenia. No, z Zawadki Rymanowskiej czy z tych innych szczytów, które dzisiaj przechodziliśmy, Piotruś wyglądał przepotężnie, masywnie i naprawdę reprezentatywnie. Tak samo jak Babia Góra z Zawoi Markowej. Au! Jeszcze raz, proszę Państwa, już teraz przebrany. Trochę się zjadło. Piotruś, Krośnieńska Korona Gór. Ciekawe, o co to chodzi. Czy też można zdobyć taką odznakę jak z tą Koroną Beskidu Myślenickiego, czy 102 wyspami Beskidu Wyspowego? Pewnie tak, tutaj mamy pieczątki, więc pewnie się przybija pieczątki, ale pewnie selfiaki z tabliczkami też się będą pewnie zaliczały, także piękna sprawa. Szczyt zdobyty, ruszamy, proszę Państwa, w dół, w stronę przełomu
Jasiułki. Tutaj szlakowskaz pokazywał, że powinno mi to zająć około godziny. Przed nami, proszę Państwa, szczyt Ostrej. Czemu to takie ważne, zaraz Wam opowiem. Natomiast zeszliśmy, proszę Państwa. Tam na tabliczce widniał napis, że zejście potrwa nam... No właśnie, że potrwa nam godzinę. O, uwaga niedźwiedzie. Poza mną żadnego innego niedźwiedzia tutaj nie było. A tymczasem zejście potrwało zaledwie 33 minuty. No wyjście godzina 34, w to nie wątpię, że może być trochę dłużej. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.